Tu jest samiczka, którą kolega ma z moich gołąbków. To też się wymieniamy. Tu akurat od witam twojej żony, bo twoja żona ode mnie dostała. Dzisiaj odwiedziłem mojego kolegi Zbyszka, troszki z oddziału Gaszowice, 0116. O, tu jesteśmy przed jego kolekcją pucharów. Pokażę wam, jakie zdobył przez ostatnie lata. O, tu siedzą samiczki sobie, samice. O, se siedzą rozwarte, zażywają świeżego powietrza. Założyłem, że teraz gołębie do wieczora siedzą. Póki mogą, to siedzą na polu. No. Lubią. A, jeszcze która wyskoczy, by było. To samica, co jest jako roczno i jako mój gołąb. Taka samica. Co to jest za samiczka? To jest oryginalna z Walnu ojciec, a matka od Piotra Musika po tej 14, co była na olimpiadzie. Ta i matka? Ale matka nie jest 14, tylko siostra jest 14. A, siostra 14. A widać, tak ostrzyga. O. Zaraz ją wezmę. Już weszła do środka, dobra. Jeszcze, żeby która nie wyskoczyła przy głupocie, zamkniemy. O, tu siedzą sobie samiczki. Na tych wiórach też to możesz? To samice, no na wiórach są, żeby nie trzeba było tak kreślić czysto. Ono nie uwolnia, co? Do środka? Ty, ale ona faktycznie się zachowuje. Ona teraz tak chodzi. I tu przyszła. Chodź Kasia, chodź. O, tu widzę może rodowody w gołębniku, żeby je sobie złapać i zobaczyć, jak, od czego są, ja? Ale to były, wiesz? Teraz już do mnie pouciekają, możemy sobie oglądać na spokojnie. Co to masz tu za samiczkę? Tego Rajnimula. Trzeba obejrzeć latom. Nowe gołębie na testy. Na testy. Zdzisiaj Glademan też jej ma, nie? Ja. On mi nich zachwalił i przez to się na to dał nakusić. No w tym roku jako roczne bardzo dobrze się pokazały. Będę wiedzieć, co pokażą dalej. Obejrzę się zaraz. Mamy samiczkę. Trzy ostatnie loty, trzy konkursy. Po belgijskich gołębiach. Malzer Wouters, Paul Huls. Rodowody rodowodami, ważne, że się gołębie sprawdzają, to najważniejsze. Ale ładna samiczka, naprawdę ładna. To zaraz kolejną sobie zobaczymy. To już jest od niego. To dwa loty, pierwsze nie była, trzy ostatnie była. Miałem mały wypadek przed lotami i to zaraz zobaczymy, czego to tam było. 81 to dali. Norman. Van den Abele. Też fajne. To będą wszystkie gołębie u niego z różnych połączeń, bo tam jest fajny materiał nakupiony i każdy z innej rodziny. Harry. Tu mamy Pstrom. 1673, ta jest najlepszą lotniczką. A, pupilka. Ta mi się najbardziej podoba od małego i została. Została najładniejsza. Mamy samiczkę. Rzadko mieć od razu dokładne pochodzenie gołębia oglądając w gołębniku. To od razu rodowody w gołębniku. Jak się ma obce gołębie, no to człowiek nie wie z czego, to chce je pooglądać i zobaczyć, z czego są i jak leciały. To ważne jest, żeby własne gołębie jak najlepiej poznawać. Widać, kolega o to tu dba, bo tu rodowody w gołębniku se siedzą. No a najlepszy gołąb na gołębniku jak zwykle się sam ujawnia i przychodzi do hodowców. Tu sobie oglądamy, a roczna 10 konkursów. No i nikt jej tu nie prosi, a ona sama przychodzi. Tu masz od niej siostrę, ja? Siostra od niej. O rodziców normalnie masz tej samiczki, tak? Są obydwa.
A, i też się fajnie spisywała? Bo to jest młodo, tegoroczne, znaczy zeszłoroczne. Cztery nagrody i też szpice takie jak ta starsza siostra. A. No, to fajnie. Na nie można patrzeć, jak się zachowuje. No już wiadomo, który tu gołąb jest najlepszy. No. I złapano. Aha. To jest samiczka, którą kolega ma z moich gołąbków. To też się wymieniamy. Tu akurat od twojej żony, bo twoja żona ode mnie dostała w prezencie. No, kobiety dostają lepsze gołębie od... Także tu się też coś uchowało z mojej hodowli. Choć tu selekcja jest ostra, więc przemiał jest. Jak się coś nie sprawdza, to niestety musi iść wypad. To jest tata, co ci się najbardziej podoba, nie? No widać, też faktycznie się wyróżnia na tej ziemi. A to co masz? To jest deklaków z gołębi. Gdzie powiedział, aby samczyk to wyglądał, ale no właśnie, faktycznie. Właśnie są. Faktycznie jakby samiec, no. Bardzo dobrze lata. A stare to? To jest dwulatka. Kurde, i tak od, no faktycznie, jak samiec. Też no. Się nie mylę, albo 6, albo 7 nagród ma zrobione. Jest bardzo dobrze, też dwulatka. Też mu 10 zrobione w tym roku jako dwuletnio. Jest to od kolegi z Redoutu z oddziału 151 Franka Heizika, samca, co go ma na wolierze zakupionego. Też bardzo ciekawy gołąb. To znaczy w ogóle te gołębie samiczki są ciekawe, a on nie leci samicami, ale u mnie te samice bardzo dobrze lecą. Czekaj, wezmę sobie ją do ręki. Idź. Ładna samiczka. A tu masz rudą starą? Rudo. Nie zastąpiono w lotach dalekodystansowych. W tym roku 3 maratony zaliczone. Tu kolega mówi, że te starsze samice na dłuższe loty zostawia, że młode, roczne, dwuletnie na szybkość jednak, że szybsze gołębie młodsze. Muszą pracować. O kurde, ona się wyminęła. Tak, nie zastąpiono samice, idzie powiedzieć. Też już starszo. Co to jest? To jest 14 rocznik. To jest 14 rocznik z Van Lunów, samica jeszcze. No ładnie. Też jak samczyk wygląda. No faktycznie. One tak wyglądają. Też na dłuższe loty, ja. Też mnie ratuje. W tym roku mnie uratowały, idzie powiedzieć. Czekaj, a ta szeka? To jest ta Niemka. To jest ta z tych mulów, ja? Ja. A tu jest ta z tych widali, ale... 4, 5, to jest ta, co mu 9 zrobione. To jest brzydala? Znaczy coś z to tego? To jest właśnie z tego czaski, ale to jest brzydala, niby jest samica, ale... Ale ona nie ma brzydala. Nie wygląda jak brzydal, jest bardzo fajno. Brzydal, że tak powiem, tu stuningowany. Nie. Moja samica, oryginalny samczyk tam od niego. Będę wiedzieć w tym roku, co poleci. Czekaj, jedzę sobie. O, tu sobie oglądam i zobaczcie, tak jak u mnie gołębie, mamy już styczeń, a gołębie dopiero dopierzają ostatnie lotki. I to też w dobrej hodowli są wyniki i w niczym to nie przeszkadza, żeby potem miały wyniki. Także ważne, żeby gołębie się wypierzyły w zdrowiu, a czasami niektóre gołębie po prostu mają coś w sobie, że bardzo późno to robią. No u mnie też na gołębniku to wygląda w ten sposób. I potem no cały czas karmisz dobrze, co? Cały czas bardzo dobrze. No, bo jak gołębie się pierzą, to jakby historię, że karmy zimowej to praktycznie się nie stosuje, bo nie ma kiedy tej karmy zimowej stosować. Chyba, że w lutym, jak już jest między parowaniem, a w końcu wypierzeniem, nie? No, u mnie gołębie nie jedzą, ani jęczmienia, idzie powiedzieć, ani pszenicy, to mają się dobrze chyba. Aha, mają się dobrze. Widać, no, wypierzone, wszystko elegancko, także jak ktoś chce mieć wyniki, to na karmie nie może za bardzo oszczędzać, no. Dzisiaj już te stare czasy minęły, że w zimie na jęczmieniu się gołębie trzymie i one się muszą przepierzyć i muszą swoje dostać, bo o gołębie dba się cały rok, a nie tylko w czasie lotów, żeby miały to, co najlepsze.